Jest i drużyna pierścienia. Kółeczku, ładnie proszę usiąść. Będzie przemowa. Pewnie zastanawiacie się, czemu was tu zebrałem. Moja drużyna pierścienia. Dzisiaj przed nami wielki dzień. Każdy z was dobił level, który dobity miał zostać. Dzisiaj zaatakujemy kolejnego bossa, jakim jest Krzyżak. Później, jeżeli nasza misja się powiedzie, a nie ma opcji, że się nie powiodła, zaatakujemy wrak statku. To znaczy Ichitona. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na tą wyprawę. Prosiłbym, żeby każdy z was napisał po prostu, że jest gotów na tą przygodę życia. No i pięknie. Poczekajcie tu jeszcze chwilę. Zaczekajcie, albo nie, chodźcie. Przyjaciele, chodźcie ze mną. Idziemy do kowala. Mam dla was przedmioty. Jeżeli ktoś będzie czegoś potrzebował, to bierzcie. Czy ja coś tu jeszcze mam, żeby się z wami podzielić? Najpierw proszę rycerza. Flis, czego ci brakuje? Tutaj masz, po pierwsze masz to. Czy masz, czy Flis potrzebujesz czegoś jeszcze? Jednego pierścienia potrzebujesz, okej. Ma, żeby cię nie skorkowało nic. Bambi, czego ty potrzebujesz? Karwasze, czapkę i pierścionek, tak? Trzymaj. Na druida, co potrzebujesz na druida? Pelka byłaby git. Akurat mam pelerynę. Budki też mam, czekaj. Pyk, a co na 30? A to masz już na zapas. Ja nie zauważyłem, że nie mam tego, żadnego na szyja, dzięki. Kaszako, ty wszystko masz, tak? Dobra, Kaszako wszystko ma, idealnie. Pyk. Dobra, zapraszam drużynę pierścienia. No i pięknie. Czemu tracę czas na, Hara, ciśnieryckiem? Dlatego, że ja się bawię grą. Dlatego. I nie sądzę, żebym tracił czas, skoro się dobrze bawię. Nas wszystko atakuje, ale my się nie przejmujemy. Będziemy palić mordy. Jaki mamy problem? Paczena, jaki mamy problem? Za pół godziny musisz, brato... Kurwa, Paczena, dezercja. Ojejoj. Kurde, to jest drużyna pierścienia. To jest to. Krzyżak już jest obsrany, jasne. Właśnie, kto nie był na poprzednim streamie z drużyny pierścienia, przedstawię wam tutaj wszystkich. Tutaj proszę bardzo. Only Flames, czyli mój charakter. Jest to po prostu rolnik, który ma dwójkę dzieci. Tutaj, proszę bardzo, Parelis. Jest to córka rolnika. Tutaj... Dobra, jak będziemy w walce, to opowiem. Dobra, my się nie boimy, wchodzimy na pełnej. Będę przedstawiał dalej postaci. Tutaj jest Flizor. Jest to syn rolnika, który chciał zostać rycerzem i mu się nie powiodło. Ale próbuje, chłopak. Tutaj, proszę bardzo, Bambi Team. Najebany budowlaniec, który zarywa do Farelis. I ostatnia postać, jest to najebany sąsiad z wiatrówką. Jest to cała ekipa drużyny pierścienia. No jest pogrom, jest pogrom. Dobra, idziemy odpocząć chwileczkę. Ale spokojnie, nie dlatego, że jesteśmy słabi, zmęczeni, że nie dajemy rady. To tylko dlatego, żeby zbudować napięcie. On już wie, że ma przejebane, on już wie, że nam nie da rady. Teraz budujemy tylko napięcie pod walkę. To on odpoczywa, a nie my, no dokładnie. Nowa postać? Tak, ale to jest taka postać, w sumie Mosiek robiony pod mięsko, ale stwierdziłem, że zrobimy z tego content na streamy. I zrobiliśmy drużynę pierścienia z widownią, to jest czwórka moich widzów i se latamy tak po prostu, bawiąc się w taki mini roleplay, można powiedzieć. O, co za emocje, matko bosko. Idziemy odpocząć, dać Krzyżakowi odpocząć, udajemy, że niby wychodzimy i zaraz jeb! I go zaatakujemy. On nie wie, co jest grane, on myślał, że już poszliśmy. Taktyka? Już wam mówię. Taktyka będzie następująca. Podchodzimy do niego i napierdalamy. W pierwszej rundzie on ma nie istnieć w pierwszej rundzie. Taka jest taktyka właśnie. Panowie, to jest wielki moment dla nas. Czy damy radę? Ło kurwa. Nie tylko barba pijany. Ale nie łamiemy się. Nie łamcie szyku. Dawaj barbarzyńca. Dobrze. Jeszcze mu tam, jeszcze musisz. Ja mu teraz palę mordę, patrzcie co mu robię. On się nie spodziewa tego. On mówi, o, ma gognia, A ja podejdę i mu mordę spalę. Czajcie to, wiecie co się będzie działo. Ej, muzyka się skończyła, szybko, szybko. O, dobrze, trój go, dobrze mu tam. Jeb! I co? I potężny, kurde, Krzyżak upadł. Czy nam coś oddał? Arkan! Co zrobili? Jaki procent? 48% obrażenia od ognia, drift, no. Ej, poszliśmy na pierwszego herszta, zrobiliśmy strupang. Pierwszy Krzyżak Arkan poleciał. Kurwa, się wystraszyłem tego pierda. Dostał go jeszcze Flizor, czyli osoba, która będzie potrzebowała tego Arkana. Idealnie. Bambi nas opuszcza. Żegnaj, Bambi, dziękujemy za piękną przygodę. Miło było walczyć do twojego boku. Czekamy na kolejne przygody razem z tobą. Jesteśmy w osłabieniu. Ale zależy jaki level, zależy jaki level. Nie, kuzuj, nie! Masz za duże levele. Co ty, na takim dużym levelu to nie. Takich leveli nie przyjmujemy do naszej drużyny pierścienia. Przykro mi, kuzuj. Zgłoś się w kolejnym roku. Oddzwonimy, kuzuj, jak coś. Nie możemy przecież jeszcze na Ichi iść, co ja robię? No plany trafią w pizdu. No nie możemy to.
Przygoda przez jaskinię, kurwa! Lepiej bym tego nie wymyślił. Gra sama chce! Gra nam sama wkłada kłody pod nogi, żeby nas popchnąć w przygodę. Czy jesteście gotowi na wejście do jaskini? Nie obchodzi mnie to, idziemy. Nie łamcie szyku. O, Wilczysław nam to zabije. Ha! Dzięki, Wilczysław. Nie wiem, którędy się tu idzie, to trochę utrudni nam przygodę. Nie, to nam ulepszy przygodę. Pobłądzimy troszkę. Poszlajamy się po tych dzikich jaskiniach. Znajdziemy wyjście i dojdziemy na ten wrak statku, gdzie czeka na nas kolejne wyzwanie. W osłabionym składzie, ale musimy dać radę. Błądzimy po to, by znaleźć lepsze miejsce. Kurwa, poeta się odezwał. Dobrze, synu. Poeta po starym. Jak ja się dobrze bawię, przy tym to jest niesamowite. Kim jest matka? Nie interesuj się, bo kocie mordę dostaniesz, ty gówniarzu, ty. Matkę się będzie pytał. Znaczy się, nie powiem ci. Tajemnica. Nasza wyprawa będzie opisywana w księgach wioski Romana. Chłopie. Jaskinie pod mokradołami, to tędy idziemy. To jest nasza droga. Odsapniemy chwilkę. Dobra, wystarczy tego. Kurwa, nie trafiłem w takt. To jest moja drużyna, proszę państwa. Najebany sąsiad z wiatrówką. W roli wiatrówki Ajol. Jak nam... O kurwa mać. Zapomniałem o nich. Dobra, nic... Niestraszne nam drzewce chyba. Niestraszne nam drzewce. To są drzewa. Ja gram magię ognia. Co może pójść nie tak? Patrzcie, jak mu spalę korę. On patrzy, mag ognia. Pewnie będzie strzelał. Nie, kurwa, niespodzianka. Podejdę. Aha, nie mam many. Nieważne. Jak go rozwalili, ty! No, to jest drużyna pierścienia. Przejdziemy już tutaj, tu odpoczniemy. Komary, rybostwory, o matko. Całkowicie nowi przeciwnicy dla nas. Ale poradzimy sobie z nieznanym. Poradzimy sobie z każdym przeciwnikiem, który stanie nam na drodze. Na losy kiedy idziemy? Po Ichitonie. I po 2 latach ekspienia tego i ubierania. Czyli nie pójdziemy chyba nigdy. Tak mi się wydaje. O, łotrzy! Wyszliśmy na powierzchnię. Nie wierzyli w nas. A zrobiliśmy to. Co tam łotry dla nas? Ostatnia grupka łotrów. Muzyka ucichła. Mogłem powiedzieć coś mądrego wtedy. Jedyny problem to powiedzieć coś mądrego. Proszę się rozsiąść. Teraz mnie posłuchajcie. Teraz wchodzimy na całkowicie nowe tereny. Czekają tam na nas krabostwory, rybostwory, komary, mewy. Ale wierzę w nas. Wierzę w to i w nasze umiejętności. Wierzę w naszą siłę. Mimo tego, że brakuje jednego z nas, wiem, że damy radę. Patrzcie, wszystko chcę, żebyśmy ubili tego zasrańca. Dobra, damy radę. Jakoś przez to przebrniemy. Dobrze, rycerz! Aj, ci rycerze nic nie robią w tej grze. Ja pierdolę. O nie! Córkę mi zabił! O, ty chuju, rybostworze! O nie! Lecimy po córę. Wolne, nie ma łotrów. Pouciekali, ha! Tchórze. Lesgar, daj no się napić. Kurwa, chłopie, stoisz za barem, nie masz wódki. O, 5 diabolcówki, no i elegancko. To wasze zdrowie. Teraz musi się udać, to jest to. To jest ten moment, to jest ta wyprawa. To jest to podejście. Kilku łotrom spraliśmy dupę i już się nie pokazują tutaj na drodze. Już się nie pokazują, boją się. Haha, jesteśmy znowu. Trochę szkoda, że tu przyszli nam to poczyścili. Ale dobra. Będziemy mogli wejść przynajmniej na instę. Biegniemy. To jest ten moment. Teraz już nie ma zabawy. Teraz już nie ma drogi powrotnej. I czy już się przygotowywuje na tą bitwę. Drużyno, lecimy dalej. Uważajcie, bo tutaj wojownik jest w stanie nam zrobić z dupy jasi średniowiecza. Tak jak córce wcześniej. Jest idealnie, tak miało być, tak to miało wyglądać. Skończyły się żarty. Napijmy się troszkę. Jak macie czego się napić, napijmy się odrobinkę, dobrze. Jeszcze chwila i będziemy mieli zasłużony odpoczynek. To on, widzieliście go? Już widzieliśmy jego żadną mordę. On jeszcze nie wie, co go czeka. Odpoczynek? Nie ma odpoczynku. Jesteśmy zbyt blisko, żeby odpoczywać. To jest on. A dobra, najpierw odpoczniemy. Drużyno, zrobimy to. Wierzę w nas. Taktyka wygląda następująco. Najpierw dół, najpierw bijemy dół, potem ubijamy górę. Na końcu zostaje on, Ichiton. Czy jesteście gotowi? Nadchodzi ten moment. To się dzieje. O nie! O nie! Dobra, jest dobrze. Wrzuć 2 razy miarę w Ichitona, żeby dostał tą miarę na pysk. To się dzieje, ekipa. Nie! Żyj! Dobrze, historia buduje się na naszych oczach. Mamy korzenie. Szkoda, że akurat na rundę, kiedy ja nie strzelam. Nie! Żyj! Córko, żyj! Nie poddawaj się! Córka dzisiaj ma słaby dzień. Nie!
Mamy to! Pomściliśmy cię! Pokonaliśmy Ichtona. Ale jakim kosztem? Straciłem w tej walce córkę. Flizor, nieudacznik rycerz, stracił siostrę. A najebany sąsiad z wiatrówką, przyjaciółkę. Czy to było warte tego? Czy to wszystko było warte? Tylko dlatego, żeby udowodnić samemu sobie, że jesteśmy w stanie pokonać Ichtona. Czy jej życie było warte tego wszystkiego? No kurwa, mordo! Zajebiście było! Ale wracając. Była nas czwórka. Jeden z naszych kompanów musiał nas opuścić. A mimo tego, daliśmy radę. Pokazaliśmy, kto tu rządzi. Powiedzieliśmy temu Ichtonowi, to moje bagno. Pokazaliśmy mu, kto tu rządzi. O tej przygodzie będą pisać pieśni. To! Dzieci waszych dzieci będą słuchały opowiadań o tej wielkiej drużynie. Będą się pytały, jak strzelał ten najebany sąsiad z wiatrówką? Wtedy wasze dzieci odpowiedzą swoim dzieciom, kurwa celnie, korygował cela alkoholem. I to działało. Będą pytać, a co z tym rycerzem, co mu nie wyszło? A wtedy wy odpowiecie, wasze dzieci odpowiedzą, po prostu nie mam fałdu ojców. Nie, że nie jestem Bambikiem. Odpowiedzą, to był moment, w którym jego historia się zaczęła. To właśnie wtedy rycerz, któremu się miało nie powieść, stawał się prawdziwym rycerzem. A co z rolnikiem, magiem ognia? No właśnie, stał się agresywny, po prostu. Zniszczenie Ichtona uświadomiło mu, jak wielką moc posiada. A gdzie w tym wszystkim najebany budowlaniec? Co z nim? Gdzie on poszedł? A ja powiem, no robił za kierowcę w majówkę. Tak wyszło. Ale był z nami sercem. Był z nami sercem, w sensie ma telefon w aucie i słucha, co ja pierdolę. Wspaniała przygoda. Ale ja myślę, że ta przygoda nie może się zakończyć śmiercią córki. Nie możemy tak zakończyć tej historii. Trzeba będzie powtórzyć tą przygodę i Ichtonowi pokazać raz jeszcze, na co nas stać. I zrobić tak, by wszyscy przeżyli tą przygodę. Żeby to wszystko było można opowiedzieć jeszcze raz. Tym razem bez śmierci córki. Ja myślę, że tu się pisze naprawdę wspaniała historia. Drodzy przyjaciele, drogie dzieci, drodzy starcy, wy wszyscy tam, przed swoimi szklanymi monitorami, ze swoimi komputerami w ręce, na waszych oczach buduje się historia. Piękna historia drużyny Pierścienia. Jak niektórzy złośliwie mówili, drużyna O-Ringa. Musicie się czuć wspaniale, widząc to wszystko, co tutaj się dzieje. Prawie tak wspaniale jak my, tworząc tą historię. Ale jak ta historia będzie wyglądała dalej? To już dowiecie się w następnym odcinku. Dzięki za streama, siema. A jednak nie. Na starość usiądę wygodnie w fotelu, zapalę fajkę. I powiem do swojego dziecka. Słuchaj, ty kurwa szczylu jebany. Czy ty kiedyś byłeś na Ichtonie? Ja byłem. Z drużyną Pierścienia. A on powie, jak to? Z tą sławną drużyną Pierścienia? A ja znowu zapalę fajkę. To ja założyłem drużynę Pierścienia. Nie wiem, co chciałem przekazać tą informacją, ale kończy mi się pomysł na pierdolenie głupot. Nagle i za Fryderyk jak się kurwa dziecko odzywasz. O Boże! Wyobraziłem sobie tą sytuację. Tak siedzę. Siedzę, mówię do dziecka. I co ty kurwa szczylu pierdolony? Nagle jeb! Iza, jak się kurwa do dziecka odzywasz? Widzę to po prostu w swojej głowie, nie? O Boże, a se zajebałem. Nie chciałem tak mocno. Dobra, ekipa, broń się tym druidem. To jest doskonała przygoda. Dobra. Dobra, ekipa, my tu gadu, a jesteśmy coraz bliżej. I Ichtona, który w ostatnim podejściu zabił mi córkę. Rycerzu, tobie zabił siostrę. Sąsiedzie najebany z wiatrówką, tobie zabił sąsiadkę. Wiecie, co trzeba z nim zrobić. Level up! 21 level. Drużyno, to jest ten moment. Taktyka ta sama. Chwila skupienia. Nice! Patrzcie, co mu zrobiliśmy! On do teraz nie wie, co się dzieje. On nie wie, co się stało w ogóle. Dobrze! Córka go zabiła w ramach zemsty. Prawidłowo. Doskonała walka. Piękne zwycięstwo. Cała drużyna Pierścienia wbiła 21 poziom. No prawie cała. Został Bambi Team, który musiał jechać autem. Wraca do nas Bambi Team! Nie przejdziemy tędy. Ajajaj. Będzie cała drużyna Pierścienia. Doskonale. Szkielety przed nami. Ale szkieletem nie są straszne. Szkieletów my się nie boimy. I ogr! O cholera! Dobra, jednak jest wyzwanie. Musimy pokazać, że to nie jest jego bagno. To nie była ciężka walka, ale nie spodziewałem się ogra w drużynie przeciwnej. Trening jest łatwiejszy niż oni. Sąsiedzie, rozumiem twój stan nietrzeźwości. Akceptuję go, ale wrogów musisz szanować. Szanuj wroga. Pomijając fakt, że wyzywałem wcześniej od kurę wrogów, ale wroga trzeba szanować, żeby potem nie było zaskoczenia. Oj, tu już trzeba użyć potek. Tu już się robi niebezpiecznie.
Damy radę, damy radę. Jest pogrom. Drużyna pierścienia się nie poddaje. Pamiętajcie, łatwiej nigdy nie było, ale szanujmy przeciwnika. Wrócił do nas barbarzyńca. Idziemy po niego już. Już po ciebie idziemy, przyjacielu. Łatwiej nie byłam, ty pytaj, skąd się uczę. Synu, co wolno w wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Ja już jestem stary, ja swoje przeżyłem. A ty, gówniarzu zafajdany, masz szanować przeciwnika, bo inaczej się niczego nie nauczysz. Jako, że nasz przyjaciel, nasz najebany budowlaniec, nie był na Ichitonie, trzeba będzie go zaprowadzić. Trzeba będzie mu pokazać, co to znaczy. Walka o życie, matacz. Nie możemy sobie odpuścić takiej sytuacji, że widzimy czempiona i go nie bijemy. Nie bylibyśmy drużyną pierścienia. Brniemy jak burza przez jaskinię. Z każdym przejściem coraz łatwiej, coraz szybciej, coraz sprawniej. Tu nas już nic nie jest w stanie zatrzymać. Idziemy zniszczyć Ichitona. Zaraz zobaczysz, kim on jest. Napijemy się razem przed zabiciem Ichitona, żeby napluć mu w twarz. Ale szanujemy wroga. Ale napijemy się, żeby mu pokazać, że się go nie boimy. Dokładnie, Roman to oszust i złodziej. Są dowody w kwestie na 6 level. Sąsiad, jak ty trzymasz z Romanem, to ty nie możesz być w drużynie pierścienia. Lepiej się zastanów, co mówisz. Kto trzyma z Romanem, ten budzi się z chujem w dupie nad ranem. Zapamiętaj moje słowa. Drodzy panowie, drogie panie, szukamy zastępstwa za najebanego sąsiada z wiatrówką. Nie możemy trzymać w drużynie kogoś, kto trzyma ze złodziejem Romanem. Sąsiad, to jakieś rozdwojenie jaźni. Dobra, drużyno, to jest wielki moment. Gulnij się przed walką. Panie budowlańcu, proszę się napić przed wyprawą. Synu, zapomnij, czego cię uczyłem. Strzel se jednego. Sąsiad, olej tego Romana. Jebnij se jabłcówki. To jest ten moment, w którym pełna drużyna pierścienia ubije Ichitona. Zmieniamy taktykę. Budowlaniec oraz najebany sąsiad. Atakujecie górę. Ja z synem bijemy dół. Córcia, koruj Ichitona. Tak będzie wyglądała ta walka, której przebieg nam jest jeszcze nieznany. Choć można się domyślać, jak się skończy. Wykopomny moment. Pełna drużyna pierścienia niszczy Ichitona. Jestem dumny, Turcia. Zrobiliśmy to. Warugi! Dokonaliśmy tego, drużyno. W pełnym składzie zniszczyliśmy tego chama. Teraz, drużyno, czeka nas powrót. Powrót do bazy. Tam powiem wam, co dalej. Dobra, drużyno, zakończmy te spory. Usiądźmy. Siadaj, sąsiad. Napijemy się na zgodę. Będziemy robić odprawę. Dobrze, drużyno. To była wspaniała wyprawa, wspaniała przygoda. Wszyscy wzmocniliśmy się, ale na tym nie poprzestajemy. Następnym naszym celem jest 25 poziom. Gdy go osiągniemy, pójdziemy zawalczyć z marionetką. To będzie ciężka wyprawa. To będzie bardzo trudna walka, ale wierzę w nas. Dobra, to w takim razie następny próg to level 30. Podwyższamy trochę próg. Następnym progiem na 30 poziomie spotykamy się, dozbrajamy się nawzajem. Nie wyzywajcie, że jestem. Będziemy niszczyć oponentów. Nie mam fałdolców. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Niech żyje Rój. Drużyno, powstańmy. Ukłon ode mnie dla was. Dziękuję wam wszystkim bardzo.